Ceny żywca wieprzowego poszły w górę. Producenci nie kryją zadowolenia, tym bardziej, że ubiegły rok ich nie oszczędzał. Spadki cen, pandemia koronawirusa, pozrywane łańcuchy dostaw i ASF. Problemów nie brakowało. We wrześniu stwierdzono przypadki afrykańskiego pomoru świń w Niemczech, co skutkowało automatycznym zamknięciem możliwości eksportowych do azjatyckich partnerów handlowych Niemiec, czyli do Chin, Japonii i Korei Południowej. Spowodowało to nadpodaż tuczników na rynku niemieckim. Na początku tego roku ceny tuczników spadły do poziomu poniżej kosztów produkcji – 3,5 zł za kilogram. Sytuacja była na tyle trudna, że Komisja Europejska rozważała uruchomienie mechanizmu pomocy, czyli programu prywatnego przechowalnictwa mięsa wieprzowego. Jednak mimo apeli przedstawicieli branży, Bruksela nie zdecydowała się na ten krok. Z zaplecza gdzieś tam wiemy, że Komisja Europejska analizowała możliwości magazynowe w Unii Europejskiej. Stwierdzili, że Unia nie dysponuje takimi magazynami, które mogłyby być wykorzystane i które by zdjęły te nadwyżki z rynku. Na szczęście trend spadkowy się odwrócił. Tuczniki w skupie podrożały średnio do 5,10 zł. Pomimo tych dobrych informacji na rynku trzody chlewnej nie jest różowo. Polska stała się największym importerem duńskich prosiąt. Praktycznie jesteśmy tuczarnią tylko, gdzie się te świnie tuczy. Dla własnych potrzeb produkujemy tylko 40%. Więc większość mięsa dzisiaj do Polski, żeby było pełno w sklepach, na półkach, jest to już mięso nie produkowane w Polsce, tylko najczęściej ubijane w Polsce lub sprowadzane całe tusze do Polski. Producenci borykają się również ze wzrostem kosztów produkcji. Ceny prosiąt i paszy poszły w górę. Ponadto zbliża się sezon ASF. Wirus zazwyczaj daje o sobie znać już od czerwca. No w tej chwili mamy stabilizację. Będzie to okres, który jest potrzebny do tego, aby zakłady mięsne mogły wynegocjować nowe warunki z detalistami, czyli z sieciami handlowymi. Dlatego, że te zmiany, które mieliśmy do tej pory, wzrost o prawie 30% ceny w ciągu 4 tygodni, był to okres zbyt krótki, żeby można było zmienić warunki handlu produktami wieprzowymi z sieciami. Rosnąca trzecia fala pandemii COVID-19 niepokoi. Producenci żywca martwią się, że koronawirus może zakłócić pracę niektórych zakładów ubojowych i przetwórczych, ograniczając ich moce produkcyjne. To przełożyłoby się na mniejsze zapotrzebowanie na surowiec. Magda Kowalczyk, Agrofakt.